Szczęść Boże, w pierwszą niedzielę wakacyjną, a dokładnie w 13 niedzielę zwyku. Dzisiaj liturgia słowa ustawia nam różne trudne rzeczy. Jest mowa o niesprawiedliwości, mowa o śmierci, mowa o chorobie, mowa o takim zachowaniu stadnym, tłumnym. I to właśnie na nim chciałbym się dzisiaj skupić. Bowiem człowiek też jest właśnie taki stadny i bardzo mocno ten tłum wywiera na nim wpływ. Często interesujemy się czymś, bo ktoś inny to robi. Interesujemy się jakąś dziedziną, jakąś osobą, jakimś idolem, choć może niekoniecznie z takiej pasji, że chcemy wiedzieć jak najwięcej, tylko tak zazwyczajnie z małpowania, naśladowania. Tłum, który przemieszczał się wokół Jezusa, nie czynił tego z zainteresowania nauką czy cudami, ale czynił to właśnie dlatego, że został pociągnięty przez drugiego człowieka. Chodź, idziemy zobaczyć Jezusa, posłuchać, co mówi, bez przekonania, bez jakiejś głębi. Ale dwa przypadki w dniu dzisiejszym z Ewangelii się bardzo wyróżniają. Po pierwsze, to kobieta cierpiąca na krwotok. Przychodzi tam nie ze względu na tłum, bo inni przyszli, bo słyszeli, że Jezus czyni cuda, ale przychodzi tam, bo szuka ratunku dla siebie samej, bo można powiedzieć, że społecznie była przekreślona. Nieustanny krwotok, z którym nie potrafili sobie poradzić żadni lekarze. Rozkładali bezradnie ręce, nie widząc dla niej ratunku. Więc to, co gościło w jej sercu, to przede wszystkim smutek, że nie może być zdrowa, że nie może wykonywać swoich czynności, że nie może cieszyć się życiem. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że była umarła dla społeczeństwa, ale przede wszystkim dla siebie. I kiedy podchodzi do tłumu, jedna myśl jej towarzyszy: choćbym dotknęła się jego płaszcza, a będę uzdrowiona. I kiedy Jezus odczuwa właśnie tę wychodzącą moc, zatrzymuje się, szuka jej wzrokiem i odpowiada jej: twoja wiara cię uzdrowiła. Choć wcześniej zastanawia się, kto ją dotknął, pyta się swoich uczniów. Oni mówią: no panie, no wszyscy cię dotykali. Zobaczmy i porównajmy to do Eucharystii, do uczestnictwa w Eucharystii. Wielu przychodzi na Eucharystię, ale ilu wychodzi przemienionych z taką świadomością, że moja wiara mnie przemieniła, że moja wiara sprawiła, że wszedłem do tej świątyni w stanie kiepskim, a wyszedłem w stanie rewelacyjnym, że spotkanie z Jezusem, że dotknięcie się Go w Eucharystii, przyjęcie Go do swojego serca sprawiło, że jestem napełniony nadzieją, że mam poświadczenie, że Bóg istnieje w moim życiu i że On jest dla mnie ważny. I drugi cud, który się wydarzył, to wskrzeszenie córki Jaira, przełożonego synagogi, który przychodzi do Jezusa wbrew wszelkiej nadziei, bo przecież mówią: twoja córka już umarła, no nie trudź nauczyciela, zdaj sobie spokój, weź już teraz opłakuj, załam się, urządź pogrzeb, spotkamy się, będziemy cię pocieszać, jakoś to będzie. On mówi: nie, przychodzę do Jezusa, bo On ma moc. On ma moc, której nikt inny nie posiada. A ja, małe ziarenko wiary, i wierzę, że On tego dokona. I zobaczcie, że Chrystus zabiera ze sobą trzech uczniów tylko. Piotra, Jakuba i Jana. A więc w bardzo wąskim gronie dokonuje się cud. I kiedy Jezus widzi płaczących ludzi, widzi tą leżącą dziewczynkę, mówi: Talita kum, dziewczynko, mówię ci, wstań. Ona nie śpi, ona nie umarła, lecz śpi. Do czego to dzisiaj odnieść? Zobaczmy, ilu ludzi jest umarłych z powodu swojego zagubienia, z powodu swojej pustki, którą się otaczają, w którą weszli, szukając ucieczki. Ucieczki od świata, ucieczki od spotkań z ludźmi, ucieczki od obowiązków, ucieczki od Pana Boga. Weszli w coś, co miało być dla nich bezpieczne, a stało się dla nich śmiertelne. I właśnie tutaj jest taka recepta, że w Panu Bogu jest życie, w Panu Bogu jest radość, że w Panu Bogu jest nadzieja. Nadzieja na to, że wyrwę się z tego marazmu,
ale muszę do Niego się zbliżyć. Muszę zawierzyć Mu całego siebie. Muszę powiedzieć, choćbym dotknął się Jego płaszcza, skrawka Jego szaty, choćbym tylko cień przechodzącego Jezusa padł na mnie, to będę uzdrowiony. Będę znów żył i cieszył się życiem. Tego potrzebujemy. Ale też i zarazem to, co mówi święty Paweł w liście do Koryntian, aby ci, którzy są mocniejsi, ci, którzy są bardziej doświadczeni tą łaską Pana Boga, żeby też tego ducha udzielali tym biedniejszym. To jest sprawiedliwość. Nie kto posiada jakie konto, nie kto jakim samochodem jeździ, ale dzielenie się świadectwem wiary, dzielenie się doświadczeniem miłości Pana Boga, dzieleniem się słowem, które otrzymuje. Bo moglibyśmy te teksty przeczytać dzisiaj zupełnie literalnie, tak po ludzku, bo przecież Pismo Święte też jest o ludziach. Ale nie możemy pominąć z tego wszystkiego Pana Boga. Boga, który natchnął człowieka, aby spisał te teksty. Boga, który wszedł w życie człowieka, aby obdarzyć go swoim błogosławieństwem. Boga, który stworzył człowieka z miłości na swoje podobieństwo i swój obraz. I tchnął w niego życie. Bo człowiek został stworzony do nieśmiertelności. Kto żyje w Panu Bogu, ten żyje wiecznie. Kto stracił nadzieję, musi na nowo przyjść do źródła. A jeśli nie ma siły, to ja muszę go przedstawić Panu Bogu i powiedzieć: Panie Jezu, ratuj moje życie. Ratuj moją córkę, ratuj mojego syna, ratuj mojego przyjaciela. Bo tylko Ty możesz dokonać cudu, którego ja nie jestem w stanie uczynić. Ale moja odrobina wiary podpowiada mi, że Ty jesteś do tego zdolny i chcesz to uczynić, abym mógł cieszyć się radością. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.